zarabiam 1800 zł, ona mi wszystko zabiera. Tak, zamiast 700 stówek sobie wziąć, powiedzmy, niech sobie weźmie tego tysiaka, tak, czyli 1000 zł, i niech 800 zł mi da. No, ja jestem człowiekiem, tak? Mhm. Potrzebuję coś zrobić, gdzieś wyjść, nie wiem, a nawet ją zaprosić na kolację, nawet nie mam jak. I zawsze jestem taki, czuję się jak dziad, no bo idę, mamy pieniądze, a czuję się jak dziad, bo nie mamy. A kto cię zaprasza, Paulinka, na kolację? No, pewnie jakiś trener. Co potrafię dobrze ugotować? Pewnie jakiś trener, nie? Tak, ty potrafisz ugotować. Jestem z nią 4 lata, 2 razy ugotowałem jakieś spaghetti, naprawdę. To kto gotuje w tym domu? Przestań. To kto robi zakupy na te obiady? Razem jeździmy na zakupy i jest problem taki, że jak robimy... Kto płaci? No kto? No przecież ma kartę. Moment, no ale przecież jeżeli to było moje konto, tylko dałem jej dojście do konta. Jeżeli gotuje twój facet i on robi zakupy, to nie mógłby płacić razem tak. Nie, ja robię zakupy. Razem, bo to jest tak, ja kupuję makaron powiedzmy jakiejś dobrej firmy, a Paulina widzi jakiejś tańszej firmy i mówi, nie kupujemy tego, bo to jest drogie, bierzemy te tańsze, tak? No to ja mówię, ale dlaczego? Przecież tam no, to jest droższe albo coś, nie? No to nie. I będzie kokosza i na przykład kokosza, będę miała ładne buty, no to nie? No, do pracy. Buty, no ale najważniejsze są buty. A po co ci te rajstopy w ogóle? Ona w ogóle zamawia sobie taką dietę, prawda? Ja nie wiem, ile kosztuje i ona dieta, a ja muszę kebaby jeszcze. To wcale nie wychodzi, nie wychodzi tak drogo. 1500 zł albo lepiej, nie? No dobrze, a gdybym chciała wydać te pieniądze? Bo ja mogę ci gotować. Na zakupy codziennie? No dobra, spoko. Kupić to wszystko, co dobra. Oni mi... Tylko jedźmy chociaż samochodem czasami, dobrze? Skarżył się, że nie może jeździć samochodem. Bo generalnie do pracy ma kilka przystanków i to kilka jest przystanków. Opłacalne. Kupiłam mu kartę miejską. Generalnie, żeby też nie jeździł sobie po kolegach po pracy. Szkoda jej paliwa. Autobusem akurat chyba no nie będzie mu się chciało. Ale co cię boli, że jedziesz tym... Autobusem? No. W lato. Jest, nie wiem, powiedzmy 40 osób, wszyscy chodzą koło mnie, obcierają się, śmierdzą. Ale ludzie tak jeżdżą to jest, i nikt nie narzeka, ale to jest w ogóle takie niehigieniczne trochę takie. A ty też? Na ziarnku. A ty jesteś pani. No ja czasami jeżdżę. Pieniądze, tylko... Też masz miesięczny? Ta, ona ma miesięczne. Taksówkami sobie jeszcze czasami. Nie, czasami. Widziałem ją, kiedyś ją złapałem. Przyjechałem do niej pod pracę, zobaczyć specjalnie, co zrobi i siedziała normalnie w taksówce, podjechała taksówką do pracy. No bo w tych szpileczkach. No właśnie, no do autobusu.